Szczęść Boże, muszę kończyć. Pan z trasy dzwoni i bardzo dziękujemy. Radio Maryja, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Kłania się Mariusz ze Skierniewic. Ja chciałem powiedzieć o tej wierności, że swoją wierność zacząłem od konfesjonału, ale to się głęboko wiąże z nawróceniem. Ale tutaj chciałem powiedzieć, nawiązać konkretnie do tego picia i palenia. Ja chyba około 30 lat paliłem. Do konfesjonału wróć. W dniu nawrócenia, gdzie zaczął się ten okres, z dnia na dzień przestałem pić. Z dnia na dzień? Tak, z dnia na dzień, bo poszedłem do konfesjonału, wyspowiadałem się, przyrzekłem Panu Bogu. I do tej pory nie piję, nie palę i tych różnych innych rzeczy też nie robię. I żyję wprawdzie, tak jeszcze na marginesie wprawdzie, kiedyś ten święty Jan Paweł II, nasz papież, powiedział o życiu wprawdzie. Ja wtedy tego nie rozumiałem wprawdzie. No nie, do konfesjonału wróć. Ale chciałem wrócić do tego picia. Na dzień dzisiejszy największy problem z tym moim niepiciem to mają moi byli koledzy, bo nie mogą zrozumieć, jak to ja nie piję. I jak ktoś mnie się pyta, ile nie pijesz, no to już tak mówię pół żartem, pół godziny. No bo mnie generalnie nie interesuje, ile nie piję, ja po prostu nie piję. I tak mi ciężko było zawsze zrozumieć, bo teraz już mi dali spokój, ale... A czemu mówi któryś z tych kolegów panu, panie Mariuszu, gdzieś tam może tak na uboczu, słuchaj, chciałbym te jak ty na przykład jakoś tak, że nie wiem, imponujesz mi. To znaczy, co niektórzy się pytają, ja im powiedziałem wprost, jak to zrobić, po prostu wprost. Zacząłem żyć w prawdzie, poszedłem do konfesjonału, zacząłem się nawracać, a w ogóle zacząłem od egzorcysty, bo to nigdy nic nie wiadomo, bo ten zły mógł we mnie siedzieć, no bo to oczywiście. Tak, czyli proszę Państwa, spowiedzi dnia codziennego. Do kościoła proszę. To było na drugi dzień, w każdym razie może za parę dni. Wiem, że poszedłem pierwszy raz do spowiedzi, do konfesjonału, poszedłem do spowiedzi i to było Boże ciało. I od tego się zaczęło. To był 2014 rok. No i potem domyślam się, że regularna spowiedź, msza święta, komunia. Tak, później oczywiście do egzorcysty, żeby to wszystko poukładać. Zacząłem to wszystko rozumieć, jak zły działa, od czego zaczyna. Kwestia muzyki, jak ten zły wchodzi przez złą muzykę, bo czasami ludzie sobie śpiewają, coś po angielsku sobie śpiewają, ale proszę księdza, niech sobie ktoś, jak angielskiego nie zna, niech sobie to przetłumaczy na translatorze, to jak się dowie, co on sobie śpiewa, to jakby po polsku w życiu by tego nie zaśpiewał. Ja mam sporą bibliotekę i na dzień dzisiejszy ja tego jeszcze nie skończyłem, ale około 150 zespołów to ja wyrzuciłem, bo się nie nadają. Ludzie słuchają taki po angielsku różne rzeczy, ale nie wiedzą, co oni śpiewają. No, tak, normalnie to się takie częste się jeżą. I to są fajne nawet zespoły, były fajne. No nie będę tutaj mówił jakie. Ale tak to jest właśnie. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, wierność i jak pamiętam, pierwszy raz pojechałem do egzorcysty, bo byłem dwa razy czy trzy, już nie pamiętam. Dwa razy na pewno. I pamiętam, jak mu pierwszy raz powiedziałem, że ja już się nawróciłem, nie? No i ten ksiądz tak się troszkę uśmiechnął pod nosem, ja tego nie rozumiałem, no ale na dzień dzisiejszy teraz wiem, dlaczego się uśmiechnął. Teraz ja sam to rozumiem, bo my się nawracamy codziennie, przez co 5 minut, cały dzień, codziennie, rano jest, mamy się nawracać, a nie to, że o, nawróciłem się, już jestem happy, nie. To jest walka dobrego ze złem, to jest codziennie, zaczyna się codziennie. No ale ile daje radości ta wierność? Tak, ale proszę księdza, jak się teraz żyje w prawdzie, to prawda wyzwala. Święte słowa są, prawda wyzwala. Dziękuję panie Mariuszu bardzo. Dobrze, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Z Bogiem. Dobranoc jeszcze. Bardzo proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże Pani.
mówić szczerze. A pani imię jakie jest? Irena. Witam. Boże. Ja chciałam powiedzieć, że wierność jest jak słowo honoru. Jak świętość. Tak, tak. Nie, nie. Że na słowo, na takim słowie honoru można polegać. Że to jest właśnie wierność też. Na wierności można polegać. Tak. Czyli mówię i to jest zobowiązujące potem dla mnie. Jak tak, to jest, i to jest prawda, i to jest wierność, i to jest słowo, które, na które to jakby jest świętością. I tak? I na tym, ja na świętości mogę polegać, mogę liczyć. A skąd brać pani Ireno siły, żeby tego słowa dotrzymywać? Bo nieraz dużo ludzi by chciało, ale nieraz ulega różnym właśnie pokusom, znajomym i tak dalej. Tak skąd siły, żeby no, powiem i zrobię, dotrzymuję słowa. Za dużo ludzi by chciało. Tak, tak, ma być tak, to ma być tak, a nie to ma być nie. I to u mnie święte, to moja matka mówiła i tak tego się trzymam. Czyli z domu to wyniesione jest, od dziecka. Tak. Dziękuję bardzo pani Ireno. Z domu, a nie z ulicy. Nie szłażą po ulicach i dupę zaczepiają. Żeby kogoś pograbić, żeby kogoś napaść, żeby kogoś oszukać. Banki, banki podpadły, banki. Ludzie nie będą korzystały. E-maila zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Żadnych banków. Nie będą. To nie jesteś. Korzystały. Tu chodzi o ten, o picie i o palenie. Ja już słyszałem tam, jak jeden pan już przestał palić, przestał pić. Ja też przestałem palić. Nie to z dnia na dzień, tylko od razu. Przed wojskiem właśnie, bo ja zacząłem palić, miałem 8 lat. Później, idąc do wojska, miałem 22 lata i przed wojskiem rzuciłem palenie. W wojsku nie paliłem. W wojsku nie paliłem. No i też, co ty za wojak, ten chłopiec papierosa, co ty nie pije, nie to baczy, nic nie znaczy. A nie chwileczkę. A oczywiście to moje rzucenie palenia to nie było tak, że o najpierw co zmieniałem podświadomość. Grzegorz, dziękuję, nie pan. Jak ktoś przykładowo wyciągnął paczkę z papierosami, dziękuję, nie pan. A jeszcze zapaliłem. A później już postanowiłem, nie, oddałem się Matce Bożej, mówię, kochana, ja cię bardzo serdecznie proszę, to pomóż mi w tym postanowieniu. I odmawiałem do tego jeszcze codziennie dziesiątkę różańca. I rzuciłem od razu, nie palę do dzisiaj już 40 lat. Picie to samo. Były imieniny kierownika transportu bez kierowcą. I ja mówię, koledzy, bo tam ja pracowałem w GS, a jak to w GS-ie, nie? Każdy tam rzucił hasło, no to po blaszce, a trzeci po flaczkę, nie? No i my, słuchajcie koledzy, ja od dzisiaj nie piję. Znowu dostajesz na głowę? I my, no tak. Ja mówię, widzisz kolego, ty jesteś naukowym alkoholikiem, dlatego, że nie w tym momencie właśnie nie powiedziałeś nie dziękuję. Dlatego stałeś się naukowym alkoholikiem. A ja mówię dzisiaj tak, ja dokładam tutaj do tej ostatnia moja pula, wypijam tą pięćdziesiątkę za zdrowie kierownika i od dzisiaj nie piję alkoholu. Proszę ojca, nie ruszyłem grama alkoholu przez 2 lata. Każdy na tego, no co ty? Nie wiem, słuchaj kolego, ja powiedziałem wyraźnie, nie ma żadnego przymusu i nikogo nie wyzwoli do wszelkich nałogów, jeżeli ty sobie w głowie nie poukładasz i przede wszystkim w sercu i później w głowie, to ty nigdy
nie odzwyczaj się od wszystkiego nałogu. To z tego, jak kiedyś właśnie... Pijacki nałóg. No ale tak, świadkowie Jehowy nie palą, mormoni, ewangelicy, prawosławni nie, ale katolicy palą. O czym to świadczy? Że ten dom, który jest na piasku zbudowany, bo nie ma fundamentu, się rozsypuje i takie są uczynki, takie są owoce. No to więc Jezus powiedział, że po owocach ich poznacie. No po owocach poznaje się prawdziwą religię. O czym my tu mówimy, proszę Państwa? O czym my tu mówimy? Palą, kopcą, łachmyty. Każdy nieraz mówi, to takie powiedzenie, nadzieję matką kupi, że bardzo Cię przepraszam, kolego. Nadzieja matką głupi, takie miasta, takie państwa, takie miasta, takie państwa. Nadzieja jest matką głupi, która urodziła syna, która was tu porodziła. Tutaj pana siłą, panie Grzegorzu, była na modlitwa tutaj, żeby wytrwać w tych postanowieniach. Oczywiście, do dzisiaj, proszę ojca, ja dziennie odmawiam trzy różańce. Ja panu Bogu poświęcam przed startem, zanim wystartuję. Odmawia po trzy różańce. On odmawia po trzy różańce. Kładę się tam wcześniej wstać, czy tam po prostu proszę pana Boga. Po trzy różańce odmawia. Zawsze go proszę o spokojną nogę, się wyspa, wypoczął. Miał siłę do pracy na drugi i by nie zaspał na modlitwy i nie spój się do pracy. Tak zawsze mówię. I ja się ciągle budzę przez budzikiem, także budzik mnie nie budzi. Dzięki aniołom, stróżom, którzy mnie wspierają w tej sile, w tej modlitwie. Jest taki dzień, który nieraz po prostu nie wiem, czy to jest jakaś słabość człowieka i to szatan tylko szlistuje. Tak jest. Ciągle wykorzystuje, że modli się w tej modlitwie. Nie skupia się na modlitwie, czyli umysł, cała dusza. Przede wszystkim poproszę Ducha Świętego o wytrwanie w modlitwie i dobrą modlitwę, prawda? Szczerą, żeby to płynęła w serca z miłości, a nie po prostu jakiegoś głosu, bo głos to jest po prostu martwa modlitwa. To nam pan, panie Grzegorzu, tak zdradził właśnie teraz. Taki pan, pana sposób na wytrwałość, na wierność. Ta codzienna modlitwa, tutaj konkretnie też pan sobie znalazł taką porę modlitwy, to tak. Wcześniejsze wstawanie, godzinę. No to jest wyczyn, to jest wyczyn. Aha, nie Grzegorzu. Że pan też tego się trzyma, no bo to pan daje te siłę właśnie. No cały czas, proszę ojca, no nie ma, mam taki po prostu... Jestem zmęczony, nie? On jest zmęczony, panie Grzegorzu, bo zimno jest w morzu. Panie Grzegorzu, on jest zmęczony, bardzo jest. Śliczny dzień, za cudowną przejechaną trasę i za cały szczęśliwy dzień, proszę spokojną noc. Bym się wyspał, wypoczął i miał umysł jasny do tej modlitwy rannej. No i tak jest, i jest po prostu życie miłością Boga, proszę ojca, to jest, jak ja zawsze opowiadam nieraz, jak ktoś chce nic na siłę. Jak tylko wiemy, nieraz jest temat, który, no nieraz tak ludzie zaczną o wierze, a później oddawają się i nieraz przeszą, zaczynają wyzywać, ja my bardzo przepraszam, jeżeli masz sobie obciążać sumienie i obrażać Pana Boga, koniec tematu na temat wiary. Wiara to jest świętość, to jest bez obrażania, jeśli chcesz porozmawiać, to porozmawiaj sobie w miłości i przebyś, poproś Ducha Świętego, żeby pomógł Ci zrozumieć właśnie tą wiarę, zrozumienie wiary. A koledzy podejmują z Panem takie dyskusje tego typu właśnie? O wierze, o... Też, tak, jak sobie widzi. Ja jestem kierowcą i jak czasami na pauzie stoimy, no to właśnie. Nie jest tam, tak, po piwku, że tam temat śmiało się otwierają,
I wtedy ten, o, bo ty Rydzyk, bo ty może robię teraz i pisior, nie? Czyli pisowiec, nie? Bo ja jestem, popieram PiS i dobro i nie popieram dobro, a nie zło. No ale rozmowa jest, jak to z kolegami tam. Powiedzą tak, swoje, ale rozmawiają. Oczywiście, ale nieraz przez radio tam, jak tam się kłócili, czy mówili tam na temat Radia Maryja i tak dalej, my, no bardzo was przepraszam koledzy, no tak trochę już was posłuchuję, z 15-20 minut ja my jedziemy w tej trasie, ale nie wiem o co wam tutaj chodzi, co to jest, Radio Maryja to jest jakieś, nie wiem, szataństwo, czy jakieś zło, czy no nie wiem, po prostu wytłumaczcie mi to, bo ja nie rozumiem co tutaj, o co wam chodzi, nie? A, bo ty jesteś też mohorowy beret i ta agresyk. A chwileczkę, co to? Ojciec Tadeusz Rydzyk, a żaden, a co to jest? Rydzyk, my Rydzyk, pytanie, panie Grzegorzu, zawsze pytać się, czy słuchasz, posłuchaj, a potem porozmawiamy. No i proste, ja, konkretne. Ja właśnie mówię, słuchaj, czy ty znasz to od podszewki? Znasz powstanie tego? Znasz, kto to założył, po co założył i jak i dlaczego? Ja myślę, żeby nie te mohorowe berety, jak ty nazywasz, i te Radio Maryja, to by dzisiaj nie było Polski. Ja mówię, takich ojców jak ojciec Tadeusz Rydzyk, ja mówię, to by Polska już dawno była nasza. Bo to jest człowiek, który potrafi organizować, potrafi zjednoczyć ludzi, potrafi pokazać... Nie polegajcie na człowieku. Nie polegajcie na człowieku, bo człowiek jest niedoskonały, chociaż bardzo wiele potrafi, ale skończył jak Kaddafi. Ci biskupi jeżdżą tirami, jeżdżą czasami, albo co, albo co, o. Panie Grzegorzu, dziękujemy.